Witajcie, kochani. Ja do Was z odezwą, z prośbą. Gdyby ktoś mógł chciał skorzystać, chciał zobaczyć, jakie są to papiery, bo widzicie przed sobą oczywiście papiery ze Skarbojców. Chłopaki wymyślili świetną akcję. Przyjaciele jednego z nich, nie wiem czy przypadkiem, nie będę wymyślać, ale przyjaciele, taki dom przyjacielski jednego z chłopaków spłonął. Jakby rodzina, która w nim mieszkała, została bez niczego. I tu chłopaki wymyślili świetną akcję. Do każdego dużego bloczku papierów dokładają mały, a połowę jeszcze z tego dochodu przeznaczają na odbudowanie tego domu, na pomoc tym pogorzelcom. Chłopaki na swoim profilu facebookowym zrobili spotkanie live i tam o tym opowiadali. I oni właśnie tam też wchodzą w grę ubrania. Ci, którzy są zainteresowani, odsyłam do nich na kanał, wylinkuję pod. Do nich na kanał, do nich na profil. Wylinkuję oczywiście ten live, spróbuję wylinkować pod filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć konkretnie o co chodzi. Tam chłopaki mówili bodajże, o ile dobrze usłyszałam, że nie będzie do druków papierów, więc spieszmy się, żeby je mieć, bo są naprawdę cudowne. Powiem Wam szczerze, że ja niekoniecznie bardzo chętnie jakby promuję inne marki, producentów i tak dalej. Bardzo niechętnie to robię, ale w tym wypadku chłopaki, wiem, że chłopaki bardzo czynnie i bardzo chętnie pomagają innym, pomagają twórcom, pomagają ludziom, pomagają instytucjom, więc tu w tym momencie nie zaprzeczam, bo pomogli i mnie, więc dlatego postanowiłam, że z chęcią, z dziką przyjemnością wręcz powiem o tej akcji i powiem Wam o tych papierach, że tak to wygląda. Powiem Wam, tak jak pokazywałam papiery innej firmy. Aha, jeszcze muszę tam, wiecie, żeby mi to nie uciekło. To mówiłam o plusach i minusach i tu w tym wypadku, jeżeli chodzi o Skarbojców, największy plus na świecie. Dziewczyny, genialność, po prostu genialność w druku. Zobaczcie to. Z obydwu stron jest to samo, że jeżeli wytniecie choinkę, to ta choinka będzie z drugiej strony. I będę robić teraz projekt, żeby Wam właśnie pokazać, jak to można wykorzystać, w jaki sposób, żeby to wyglądało naprawdę fajnie. Tam na ich stronie, na Facebooku był live zrobiony i tam bodajże Gierszewski, ale nie pamiętam, chyba Mariusz, ja nie pamiętam jego imienia. Ja ich nie rozróżniam w ogóle, to jest ta bajka. Pokazywał właśnie, zrobił piękną kartkę schodkową właśnie z tymi wycinankami, gdzie wiecie, w momencie kiedy to wytniecie, to z drugiej strony macie ten sam obraz, więc ta kartka schodkowa z drugiej strony wygląda tak samo, nie wygląda goło i wesoło, wygląda zupełnie inaczej i bardzo ładnie to wygląda. Efekt po prostu mnie zaskoczył. Ja będę robić teraz szybkie projekty świąteczne na ich papierach, bo taka była moja z nimi umowa, więc będę działać. A co do historii właśnie związanej z tą zbiórką dla tych pogorzelców, tam dziewczyny i jeszcze chłopaki ogłosili taką aukcję w sumie prac. Wysyłacie do nich zdjęcia swoich prac, które chcecie dać na aukcję. I ja szybko robię projekt, nakręcę Wam ten projekt, jak go stworzyłam i pokażę Wam na kanale. A ta praca, którą wykonam, pójdzie prosto na aukcję do chłopaków. Zdjęcia do chłopaków wysyłacie na ich Messenger na Facebooku, na Scrapboysów. Pieniądze też możecie wpłacać na zrzutkę. Też spróbuję Wam wylinkować. Sama osobiście pieniądze wpłacałam. I jeszcze będę wysyłać na pewno chemię. Więc tam jest potrzebne teraz wszystko. Jeśli nie na już, to na pewno, żeby zebrali wszystko to, co będą potrzebne, bo wszystko im się spaliło, więc oni niczego nie posiadają. Więc my tu jako skraperska taka brać, weźmy się w karby
i wspomóżmy, kupując papiery, przesyłając pieniądze, przesyłając pracę na aukcje. Także tu mamy wiele możliwości. Jeżeli ja mam skorzystać, kupując papiery i będzie mi to zwielokrotnione, a jeszcze dochód będzie przekazany na Pogorzelców, to jak najbardziej tak. Wiecie, że ja bardzo lubię takie sprawy charytatywne, a jeszcze w ostatnimi czasy tak trochę się dystansuję do charytatywy, ale jeżeli osoby sprawiedliwe prowadzą taką aukcję i sprawiedliwie do sprawy podchodzą, robią to z sercem, to ja jak najbardziej i tutaj nie mam wątpliwości, że na pewno ich wesprę. Już płaciłam pieniądze, papiery jak widzicie mam, więc jakby papiery mi są niekoniecznie bardzo mega potrzebne. Muszę się tylko zastanowić nad tymi wycinankami, bo podejrzewam, że no, to będzie mi niezbędne. Choćby ze względu na właśnie tą podwójną sytuację, więc to będzie mi niezbędne, więc to na pewno sobie chyba kupię, spróbuję bynajmniej kupić, o ile się tam jeszcze załapię na to. A więc moi drodzy, ja spróbuję wam to wszystko wylinkować pod filmikiem i wyjaśnić, wyklarować, żebyście mogli iść zobaczyć, kupić, wysłać pieniądze, czy wysłać nawet zdjęcia swoich prac, które chcecie oddać na licytację. Ja mówię, nie każdego stać jest przesłać pieniądze, czy kupić papiery. Także tutaj wiecie, tu jak najbardziej macie pole do działania. Pomóżmy, nie zostawiajmy takich sytuacji obojętnych, bo na dobrą sprawę, jeżeli nawet nie znacie tych ludzi, którzy się spalili, bo tu nie o to chodzi, ale potrzebują tej pomocy i tego wsparcia duchowego, potrzebuje jeden z chłopaków, bo to byli jego bardzo dobrzy znajomi, są jego bardzo dobrzy znajomi. Z tego, co on tam opowiadał, to on się tam wręcz z nimi wychował, u nich wychował, więc dla niego to jest bardzo ważna sprawa, więc wspomóżmy go. I nie bądźmy obojętni jeszcze w tym czasie przedświątecznym, więc do dzieła, moje drogie koleżanki i koledzy. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.